Siemano wszystkim, ze strony Mateo. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z widzem w Cysygo. Siemaneczko. Witam wszystkich widzów Mateusza. Ogólnie ta sprawa wygląda tak, że będziemy sobie grać na Autobady Hopie, na mapie, która się nazywa The Cache. Możecie zdać łapeczkę w górę. No. Dokładnie. Ja słyszałam, że ty masz kanał. Znaczy nie słyszałam, wiem to, że masz kanał. No, na mam YouTubie. Kanał, mam. To możesz teraz się wypromować. Masz taką okazję, to dawaj, się wypromuj. No, nazywam się ogólnie Senix, a no, tak naprawdę, może powiem wam jakieś informacje o mnie. Nazywam się Szymon, mam 15 lat i nagrywam Minecraft i CS. I chodzisz jeszcze do szkoły. No tak, pewnie uczę mieszkam. No to tak słabo troszeczkę. W ogóle Kevlar sobie kupiłeś. A ja nie kupiłem sobie Kevlara, tylko głupie granaty sobie kupiłem. Łap granata. No. Będzie... O, jest. No, to jeszcze możesz wyznaczyć, ile ma być łapek w górę. Macie wbić 3222 łapki. Uhuhu, no dobra. Czemu w Niemczech jest tak, że masz jeszcze szkołę? No ja tego nie rozumiem. No, tak jakoś dziwnie. To jest tak... Tak, to jest po prostu tak, że my mamy 2 tygodnie później niż w Polsce te wakacje i moim zdaniem to jest trochę lipnie, bo... No. Taki gorąc, a my jeszcze do szkoły chodzimy i to nie jest fajna sytuacja. W ogóle, jak chcecie Q&A... Ty rozgrzany jesteś, widzę. Tak, dzisiaj sobie zagrałam jednego meczyka. W ogóle, jak chcecie Q&A w maluchu, bo mój tata ostatnio kupił malucha, to dajcie znać w komentarzu, to zrobimy Q&A w maluchu, będzie fajnie. No. XD. To powiedz, gdzie tam sobie teraz idziesz. A ja se pójdę na B. Na B? Ja też na B. Wcale teraz nie oszukuję, nie. Mam nadzieję. No gdzie, ja bym takiego YouTubera... Sorry, musiałem to zrobić. No dobra, muszę się pochwalić, bo ogólnie ja sobie, słuchajcie, zamówiłem wczoraj kamerkę GoPro i ta kamerka GoPro jest kupiona za hajs z YouTube'a, także to jest pierwsza ogólnie rzecz, którą mogłem sobie kupić za hajs z YouTube'a, no. Także no. W sumie jestem zadowolony. O kurczę, ja muszę coś otworzyć. Widzę w ogóle, że CS na twoim kanale jest bardzo no. popularny. Po prostu dużo osób to ogląda i bardzo dobrze to się odbiera, moim zdaniem. No ja łącznie z dislajkami. Z twojego wykonania. O, to bardzo miło. Co do dislajków, to moim zdaniem widziałem te wszystkie dramy o tobie i moim zdaniem, powiem jedno słowo, no to są polskie cebulaczki, którzy po prostu nic w życiu nie osiągną i muszą jechać innego, bo nic w życiu nie osiągnęli. Mhm. Kurde. I po prostu no jadą innych, nie? I to moim zdaniem jest przykre naprawdę. Bo jak to widać, nie wiem, jakieś... Nie wiem, na przykład tam jakiś widz twój, to co ma 8 lat i pisze jeszcze taka ortografia, nie? No to jest właśnie to najlepsze, widać. Że taki widz 8 lat pisze sobie, bym cię spotkał, bym cię rozwalił. Później ma okazję mnie spotkać, a na to tak... nie wbija. No, o to chodzi. W ogóle to jest bardzo miłe, że tak strasznie sam zaczynasz mówić, bo wtedy ja zaczynam wygrywać, bo to jest taki trik. No, powiedz, jakie dzisiaj miałeś lekcje w szkole, ile miałeś, jaką ocenę dostałeś? Nie mam żadnej lekcji, my po prostu do szkoły teraz chodzimy, tak, my już książki oddaliśmy, więc nie mam lekcji w ogóle. What? Jak ja nie trafiłem, to ja nie wiem, wycofuję. What are you doing, my friend? O ty kurczę. O nie! O, ale mi granata żyś. Ktoś tu się chyba rozlewa. Tak mi się wydaje. Jeszcze mu ten mój fleszyk lanowy. Chodź tutaj, chodź. Co? Jakim cudem, no nie. Ja ogólnie mam dla was taki challenge. Wbijcie tutaj 7000 łapek w górę łącznie z dislajkami. To będzie easy do zdobycia, naprawdę, bo ja mam teraz... 7000 łapek? No, łącznie z dislajkami, że wiesz, na przykład 3 w górę i 3 w dół, cokolwiek. Aha, no rozumiem. No. A w ogóle, ej, powiedz coś po niemiecku. Przywita się po niemiecku. Hallo, mein Name ist Simon. Ich bin 16 Jahre alt. Und spiele mit Mateo Counter-Strike Global Fancy. O kurde. No to nieźle ci powiem. A w ogóle ciągle plantuję na A, jak może zauważyłeś. Ty na mnie gdzieś czaisz i ja to czuję. No co ty? Ja na ciebie? No.
O kurczę, za co, ale nie? Bomba zaraz wybuchnie. Muszę szybko, szybko. No, szybko. Tu gdzie ty? Przecież ty masz autobany hopa, to wiesz. W ogóle, wiecie co jest fajne? Że dzisiaj ktoś mi wbił na konto i zmienił mi awatar i nick. I do tego jeszcze zagrał turnieja, z którego wyszedł i ja dostałam teraz bana na tydzień. Nie no, ja tych ludzi naprawdę poruszając jeszcze tą dramę, ja tych ludzi nie rozumiem. Mhm. Co oni do ciebie tak mają z tymi sobami. No ale... Naprawdę takie... Znaczy, ja tak szczerze trochę zaczynam rozumieć, bo jakby dużo jest osób, którym nie wyszło na YouTubie, którzy mają jem po 5 subów. I po prostu zazdroszczą, no i co tutaj dużo mówić, tak? No, to masz rację. Dużo do mnie osób podbija, tam chce zdjęcie czy coś, ale hejter żaden nie podbije. A ile osób mi pisze, że jakby mnie spotkało, to by mnie zabiło, no. To tak wiecie. No. Ja ciebie teraz spróbuję diglem, tak fajnie tutaj ten rozwalić. Można to powiedzieć. O, ty masz AWP. A, sorry, no, zapomniałam, że ten... Wallhacka nie wyłączyłem, bo wiesz, jest SVG włączone. Ja żartowałam. No, miałem cię na celowniku, kurczę, no. Ej, czemu ja tak zamykam? Co się... Zamykasz? Co się dzieje? No tak, rzeczywiście bardzo zamykasz. Ja tej mapy nie lubię, ludzisko. To jest, też, to jest ja gram mapa tylko na Mirażu. To ja sobie teraz lecę na A. E, oj, dobra, jeśli mówię. Wcale ciebie nie zauważyłem. Chcesz kosa, czy nie? No? Albo gdzie chcesz dostać, bo ciebie ciągle widzę. Nie wiem. To czekaj, to dostaniesz. Albo dobra, nie będę cię męczył. Pozwolę ci przyjść na side'a. Ty jednak naprawdę tak... Jednak nie blefujesz. No gdzie? Ja blefuję. Mi już... Wszyscy tak mówią na odcinku. No o, ty mi nie blefujesz, a później jak oglądają ten odcinek na YouTubie, to później do mnie wbijają. Ej, ale ty mnie oszukiwałeś przez cały odcinek. Tak jak ostatnio mówiłem dla typka, że mam 5 HP, a tak naprawdę miałem 70, nie? I tak zraszował, bo myślał, że ze mną wygra, a ja mu wtedy sprzedałam gonga. Ja... Tak, jestem oszukista. Mam nadzieję, że w terrorystach mi lepiej to pójdzie, bo no, zamykam. Bo to jest mapa terror. Mateo, to prawilny youtuber. Normalnie, nigdy nie oszukuje i jest naprawdę... Naprawdę miły. O, ale nie wiem, czy mówisz serio, czy tak chcesz mnie ten... Ja chcę cię tu zagadać, żebyś mi dał jakieś fory, ale mi to nie wychodzi. No bo wiesz, jednak bo to mój odcinek. Jednak ty bardziej mnie zagadujesz niż ja ciebie. No, ja to tak rozpracowałem sobie plan. Ja ogólnie do każdego odcinka z CS-a na początku się witam, mówię... Scenariusz cały, nie? Tak, cześć, to będzie kompletnie na spontanie, a później tak tylko robię cięcie i później tylko patrzę w te kartki. Co ja tam mam powiedzieć, nie? A ja teraz w ogóle zrobię tak, że wyrzucę sobie bombę i spróbuję wygrać tą rundę bez bomby. Taki sobie challenge zrobię. No spoko. A w ogóle słuchajcie, powiem taką historię. Nie wiem, czy już może o tym słyszeliście. Chyba to mówiłem na ostatnim turnieju, ale zablokowali mi Facebooka, bo hejterzy mi podgłaszali, że nie mam 13 lat. Tak, ja... To jest... No, nie do opisania, kurde. No, no i najgorsze jest moim zdaniem... No, i najgorsze jest to, że ciągle podaję... Podaję w linku w opisie link do mojej grupy, tylko że ja sam na nią nie mogę wejść i nie mogę pisać żadnych postów. Ja cię nie widziałem? To ślepy? Nie mogę pisać żadnych postów, bo mi zablokowali face'a i to jest takie głupie właśnie. Dobra, to teraz będzie tylko Deagle. Only Deagle. Znaczy ja umiem bani hopa, ale nie wiem. Nie umiem post na auto no, ja też bani hopa to na mainie, na globalu, jak sobie gram, to też mi bardzo dobrze wychodzi, ale... teraz niestety teraz to mi powiem już ci, tak że tak mnie zblefowałeś. A co, dałeś się jednak... nabrać na tego smoke'a? No. Już nie wiem, co zrobić, bo tak... Dawaj na autobany hopy tutaj. W głowie mi się już dziwnie robi. Bo gadasz, że jesteś na B, a jesteś na A i potem... No odwrót. Co ty widzisz? Mówiłeś przed chwilą, że musisz coś otworzyć. No, to ty pewnie naprawdę... otworzyłeś worek z marihuaną. Jak mówisz, jak że ci się dziwnie w głowie robi. Jak człowieku? Otwierasz, no tak, jak tak. My musimy rewanż zrobić na Mirage'u, to ja ci pokażę mego skill. Tak. To na wiesz, jak będziemy nagrywać do ciebie, to wygrasz, bo wiesz o co chodzi, bo to mój odcinek, więc ja teraz bo to skupienie. Będzie ustawione, to będzie tak. Ustawione. Ale no nie mów, bo fajnie się ogląda, jak ktoś wygrywa na swoim odcinku. A tak ogólnie to wszystko ustawione, ja specjalnie daję fory Mateo, żeby był lepszy odcinek. Tak, tak, tak. Więc zostawcie łapkę. No, ale jakby coś, to tą dychę to ci zapłacę po odcinku, okej? Okay? No, to ja teraz wytnę to, dobra.
bomba na tym, na tym samym sajdzie co rundę temu. Także zapraszam na TB. W ogóle mało co słyszę grę, ale... Okej. Okay. Masz w ogóle klawiaturę mechaniczną, co nie? Tak, 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 tak. O nie, patrz, no scope. O nie! No nie gadaj, że mi nie... Kurde. No kurde, nareszcie, jedną rundę wygrałem. W końcu. No, bo no stopę mi nie siadło. Po tylu latach. No. Ale nie, Mateo trenował, dlatego taki skill. Tak. Nie, ale to w sumie to dobrze, że jeszcze do szkoły chodzisz, bo wiesz, mogę z tobą wygrać. I nie grasz w gry, no. Bo ja to teraz trochę żałuję, na przykład tak jak wczoraj siedziałam chyba na komputerze z 8 godzin i tak później... Kurde, przecież ja nic nie zrobiłem. Ja pierdacz. Tak, w ogóle ty mieszkałeś kiedyś w Polsce? Tak, tak. A dlaczego się przeprowadziłeś? Ja urodzony jestem w Polsce, no bo moja mama dostała tej propozycję o pracy i aha. Dlatego się wprowadziłem, tylko... Tak to też w Polsce zostanie. No i byś miał już wakacje. Ale za to te, które... No. Kiedy ty idziesz do szkoły, znaczy po wakacjach? W październiku? No tak. Jak ja ciebie widzę już? Naprawdę? Tak. Ty masz chyba WH, mi się zdaje. Pewnie będzie kolejny odcinek z WH. Jest! Masz. Za to, że się zgadzali. Trochę ci się dam, żeby był odcinek dłuższy, bo dopiero 20 minut. Nie ma takiej opcji. Masz a mi w ogóle... się nie dać, tylko masz grać jak człowiek dobrze. Z człowiekiem. Dobrze. I teraz takie komentarze. Ej Mateo, przecież ty jesteś mały, po jak masz grać jak człowiek z człowiekiem? Uczysz się polskiego w szkole? Ole mi zlogowało. Czy nie? O. Nie, teraz chyba... Nie wiem, czy cię zlogowało? Zlogowało cię? No, troszkę. Masz taki to język w szkole jak polski u siebie? Nie, niestety nie mam. Wiadomo, jak się 4 lata już nie chodzi do tej szkoły polskiej, albo 5 lat, to no już... To tak. Trochę ciężko z tym językiem. Znaczy ciężko może nie, ale... Chodzi no, po prostu ty możesz o to, że... na YouTubie nagrywać po niemiecku. Byś możesz sobie zrobić no, tak. Dwa kanały i będziesz, wiesz, zarabiał podwójnie, subskrypcje podwójnie, wszystko będziesz miał. No, kurde, będę fame. No. Nie no. W sumie to dobry pomysł. Może kiedyś spróbuję. Mhm. No serio? O kurde. Chciałam siebie tak strollować, no dobra, nie. Nice. No. Kurde. Teraz w końcu mi siada, wiesz? Bo ja z tym po terrorystach jestem zawsze lepszy. Ale spokojnie, ja mam do przyszedzenia taką żabkę. Jak się tak to potrze o myszkę, to wtedy będzie dźwięk żabki. O, to tą stroną. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem pozdrowić, mogę pozdrowić w ogóle na odcinku? No. Parę osób? Tak, tak. Rybcie chciałem pozdrowić Tytana, mojego bardzo dobrego kolegę. O kurde! Nie! Murzyna. Tytana, Murzyna. oraz całą moją ekipę, Skarpeteczki, Seniksa. Pozdrawiam was wszystkich, I love. No. To ja też pozdrawiam. Ja myślałem, że to mamę pozdrowisz, a ty nie, mamy ty nie pozdrawiasz. No, w sumie mamy też pozdrowię, babcię też pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Ale ma babcia nawet nie co to komputer, więc słabo to chyba będzie wyglądać. Ja oglądałam taki filmik, jak taka babcia w Anglii skończyła 102 urodziny i dmuchała sobie świeczki na torcie i szczęka jej to taka sztuczna wypadła. XD. No. O kurde. Ej. Co? Ale fail. Co, zboczyłeś mnie przypadkiem? No. O kurde. Nie, bo jak ja... O, uff, nie, to była taka Prać sytuacja hot. Afką, wiesz? Chciałem noskopa zrobić, ale nie wyszło. O kurde. Chyba jest zadymka, fiu. Jupi. Ej, dostałem. O, trafiłem cię. Dostałem, fiu. Dostałeś się? Ja co, no. Tak, dostałem się do szkoły dla największych idiotów. Co ja zrobiłem najlepszego? Teraz noscope musi siąść za karę. Teraz... Nie siądzie ci. Nie ma szans. Siądzie. Kurde. O kurde. Że mi nie siądzie noscope, patrz. Rzucam teraz fleszy, które ciebie oślepi. O. Nie! Dobra. Pogratuluję ci wygranej. A dziękuję bardzo. Ej, to teraz pożegnaj się tak jak ja, tylko że po niemiecku. Also danke für Ihre Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Daumen da, das Kommentar. Mateo ist sehr stark. Und ja.
Dokładnie tak. I teraz się możemy pożegnać już po polsku. Cześć.